Witam serdecznie, ze mną Łukasz Kociołek, Care Forum. Witam. Łukasz, dzisiaj wspaniała walka, mecz tak naprawdę równorzędny, z troszkę waszą dominacją, ale Sandecja was dogoniła, a nawet przegoniła w końcówce. Dogoniła, tak jest. No, błąd bramkarza w sumie. Nawet tak, taki trochę dziwny. Bardzo dziwny, no machnięcie się, także trudno. Patrząc na zespół, dopatruje się też jakiejś tam winy w waszej grze? Tak, zawsze jest wina całej drużyny, nie poszczególnych, także mogliśmy dać siebie więcej. Sandecja was pokonuje, ale czy was zaskoczyła? No nie, oczekiwaliśmy dobrej gry, no i była dobra gra. Jesteście dalej na ostatnim miejscu bez wygranej. Wiem, przykro to słyszeć. No ale przecież ta liga jeszcze dalej trwa i tak w zasadzie tutaj wszyscy mówią, że runda rewanżowa zdecyduje. No żeby tylko coś jeszcze zdobyć przed rundą, żeby te szanse jeszcze troszkę zwiększyć. No będziemy walczyć, nie poddamy się na pewno, także zobaczymy, co przyniesie druga runda, tak? Za to w pucharze na drugim froncie idzie wam zdecydowanie lepiej. Nawet jeżeli dobrze pamiętam, możliwy awans do półfinału. No możliwy. No, trudno, no w lidze nie idzie, w pucharze może pójdzie. Przeciwnik Gold Team, taki, który dziś pokonał Wiśnowski, chyba 10-2, nie pamiętam dokładnie. Chyba tak, 10-2, bo 3 nawet. Bo 3. Będziemy walczyć z nimi. Z nimi się zawsze dobrze walczy, gra. Będziemy widzieć. Wracamy jeszcze do dzisiejszego spotkania. Sandecja zagrała przede wszystkim końcówkę dobrą. Wam troszkę brakło sił, czy tylko zwracacie uwagę na te swoje indywidualne błędy? Na błędy sił nie brakło. Siły były. Błędy. Jest możliwy trening, czy przychodzicie z meczu na mecz co tydzień? Jednak z meczu na mecz. To jakieś braki też mogą... Tak, braki, no. Zgranie przede wszystkim. Brakuje. Ale zgranie, no gracie już tą drużyną dość długo, bo graliście na Orliku. Wiadomo, tam kilku zawodników były zmiany, ale człon powiedzmy, że jest utrzymywany. Tak, że to jest gra cały czas, praktycznie jeden mecz w tygodniu. Inne drużyny grają, nie wiem, po 2-3 mecze. Inna gra jest, jak się gra częściej przede wszystkim. Zapraszamy na Grand Prix, będziecie grać częściej. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki.